20 statuetki Lecha Kaczyńskiego będziemy rozdawać, więc serdecznie zapraszamy. Proszę o kilka słów dla telewizji narodowej. Radosław Siedlecki rozdaje statuetki Lecha Kaczyńskiego w rocznicę. No i nie tylko Radosław Siedlecki. Proszę o wypowiedź. Szanowny panie Radosławie, co pana inspiruje do tej czynności? Przede wszystkim Lech Kaczyński. Przede wszystkim Lech Kaczyński. My walczymy o kult Lecha Kaczyńskiego, żeby czar prysły, zły czar prysły. Ci, którzy źle mówią o Lechu Kaczyńskim, żeby przestali mówić źle. Co pan ma na myśli? Czy może pan rozwinąć ten termin kult? Co pan ma na myśli? Jak pan to widzi? Na czym ten kult miałby polegać? Waspowskie media obczerniały Lecha Kaczyńskiego, że on był odpowiedzialny za ten zamach w Smoleńsku i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to nie on był odpowiedzialny za ten zamach w Smoleńsku. Poniekąd podpisał traktat lizboński pod presją złego ducha, którego chcemy oczyścić. Czyli oczyścić Jarosława, przepraszam, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, czy? Tak, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z ciążących zarzutów na nim, że to on jest odpowiedzialny za te całe zło, które teraz się szerzy wokół nas. A czy można dostać jakiegoś? O równej 20, szanowna pani. A w dodatku to już komitet kolejkowy się zawiązał. Proszę się ustawić w kolejce, pani jest bodajże czwarta. Tak? Tak, tak. To bardzo się cieszę. A może chciałaby pani się wypowiedzieć na temat Lecha Kaczyńskiego na antenie telewizji narodowej? Co sądzi pani na temat Lecha Kaczyńskiego? I czy to jest dobry pomysł ze statuetkami? Tak. Ale zginęło dwóch prezydentów, bo jeden Kaczorowski. A to postaramy się za rok i Kaczorowskiego wyrzeźbić. O, super. Zawsze Polacy. A to są nasze. Więcej myślałam o Lechu. O równej 20 statuetki. Zapraszamy do kolejeczki. Taką statueteczkę pani będzie mogła o 20 odebrać. Za darmo, proszę pani, za darmo rozdajemy. To jest Lech Kaczyński. Tak, to jest Lech Kaczyński. Co może pani powiedzieć na temat kultu Lecha Kaczyńskiego? Czy dobrze, że my kultywujemy pamięć Lecha Kaczyńskiego? Bardzo dobrze. To był nasz najlepszy prezydent. Nie chyba, tylko na pewno. Każdy w swoisty sposób ekspresywnie wyraża to, co wewnątrz. Jeżeli pan Radosław uważa, że należy promować, jakby powiedzieć, kultywować pamięć o legendarnym prezydencie Polski Lechu Kaczyńskim, to czyni. To mu wolno. 12.